Państwa po przerwie, po serwisie informacyjnym. Wszystkich, którzy dopiero włączyli odbiorniki, informuję, że oglądacie Państwo program Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy w Szczecinie. Gościem w naszym studiu tym razem jest, proszę Państwa, pani Danuta Grochulska z Zamku Książąt Pomorskich. Witam Panią tak bardzo serdecznie. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiały o projekcie koncertu Marka Grechuty, który już w ten piątek odbędzie się na Zamku Książąt Pomorskich na dziedzińcu. Tak, na dziedzińcu o godzinie 20. Zapraszam na koncert pod tytułem Plateau, projekt Grechuta. Pomysłodawcą, sprawcą tego przedsięwzięcia jest właśnie zespół Plateau, który jest głównym odtwórcą roli w tym projekcie, ale w osobie Marka Szulima, lidera tego zespołu. Wspaniały muzyk, kompozytor, i on to w 2011 roku wpadł na pomysł, żeby w 10 utworach mistrza Grechuty spowodować płytę. Płytę właśnie o tym tytule, która z wielkim powodzeniem sprzedała się, była promowana przez 2 lata na koncertach w Polsce. No i tak trafiła do nas, do Szczecina. Ten koncert bardzo magiczny, w przepięknej scenografii, którą zespół przywozi ze sobą, ale o tym nie będę mówić, to trzeba przyjść i zobaczyć. Natomiast troszeczkę odbiegający, utwory odbiegające od klimatu, które znamy w wykonaniu Marka Grechuty. Czyli inne aranżacje utworów. Absolutnie, w swoich aranżacjach wykonują utwory, które znamy, natomiast trącone są rockiem. A więc bardzo ciekawe zestawienie i mam nadzieję, że no, trafi do odbiorców, no nie tylko tych, którzy przyjdą na dziedziniec zamkowy, ale w postaci płyty, którą właśnie mamy tutaj. To jest jedyny egzemplarz, który mam, ale ta płyta będzie w sprzedaży po koncercie 30 września, czyli w najbliższy piątek. I to jest wielki hołd ku czci Marka Grechuty. No, tak, to jest wielki hołd. Troszkę. Podpisała się pod tym żona która objęła mistrza, patronat, prawda? Objęła patronat, pani Danuta Grechuta, a producentem tej płyty jest Wojtek Wagleski. Więc tutaj nazwiska pojawiają się? Pojawiają się. Na płycie też akurat występuje i Waglewski, Martyna Jakubowicz, Budyń z zespołu Pogodno, naszego szczecińskiego zespołu, no i Sonia Bachosiewicz. Ale ja może wytłumaczę się, dlaczego gościnnie, bo musimy tutaj powiedzieć, że oprócz zespołu Plateau mamy 2 nazwiska, Renata Przemyk i Piotr Cugowski, którzy wystąpią jako goście w tym przedsięwzięciu. A dlaczego Przemyk, Renata akurat? Mnie zainspirowało nagranie i przepiękny utwór wykonany w duecie Renata Przemyk i Michał Szulim. Ja muszę sprawdzić tytuł, bo zawsze mi umknie i też bardzo, bardzo tajemniczy, Nic nie pachnie jak ty. A więc bardzo kokieteryjny, ale przepięknie wykonany w tym duecie. I Renata sama, cała liryczna, a na przeciwieństwo tego, tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie weźmiemy charyzmatycznego Piotra Cugowskiego. Piotra Cugowskiego. I więcej już nic nie mówię, bo te 2 nazwiska mówią za siebie po prostu. No i Waglewski, Sonia Bohosiewicz, prawda? Martyna Jakubowicz, nasz rodzimy tak. Tutaj artysta zespołu, tak, Pogodno, z zespołu Pogodno. Więc na pewno płytę polecamy również. No i koncert bardzo, bardzo tajemniczy, w przepięknej scenografii. Specjalnie o godzinie 20, kiedy już zapada zmrok i zaczynają na dziedzińcu grać światła. A więc no, nic dodać, nic ująć. No i to miejsce, prawda? Zamek Książąt Pomorskich. Absolutnie tak. Klimat dostosowany właśnie do tej muzyki.
Powiedzmy też o innym wydarzeniu, które będzie miało miejsce już 7 września i tutaj Monodram Diva. Monodram Diva w wykonaniu, no w zasadzie też naszej rodaczki, bo dziewczyny ze Słupska, Martyna Komar, która obecnie studiuje w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. Zapraszam Państwa, godzina 19 w sali Anny Jagiellonki ten monodram zostanie przedstawiony. Więc specjalnie z tym monodramem przyjeżdża specjalnie, dla nas? Specjalnie dla nas została zaproszona. I powiedzmy o 15 września, czyli o pierwszym, proszę Państwa, szczecińskim festiwalu folkloru. No i to jest chyba wydarzenie. Ja tak sądzę, że ta impreza, ten pierwszy festiwal będzie takim smaczkiem, który rozwinie się za lata, bo ta impreza będzie miała rangę na pewno międzynarodową, ale czas nas naglił, tylko muszę powiedzieć, że pomysłodawcą i współorganizatorem jest Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie, który gościć będzie, oczywiście będzie gospodarzem tegoż festiwalu. Następnie zostali zaproszeni goście tacy jak Zespół Pieśni i Tańca Ina z Goleniowa i trzeci zespół, ciekawostka, zespół folkowy z Wrocławia. Bardzo ciekawe brzmienie, troszeczkę odbiegające od zespołów ludowych, niemniej jednak grający muzykę folkową i to będzie taki gość specjalny. Rzecz się będzie odbywać, jak już Pani wspomniała, 15 września o godzinie 15.30 na dziedzińcu zamkowym. Całe rodziny zapraszamy na ten bo przepiękny... Bo to pierwszy festiwal. Pierwszy festiwal, a patronuje temu Urząd Marszałkowski również. I przychylił się. My rozmawiałyśmy z Panią Danutą przed rozmową, prawda, przed wejściem, że to też takie miejsce, myślę, specyficzne, Pomorze Zachodnie, gdzie nie mamy swojego folkloru. Każdy region ma i Śląsk, i ma zawsze Kujawy. Natomiast my, może właśnie bardzo dobrze, że tutaj ten pierwszy festiwal, myślę. Sądzę, że tak. Oczywiście początkiem tych festiwali, w zasadzie jedynego takiego bardzo znaczącego, były Pyrzyce. Do dzisiaj trwają międzynarodowe spotkania w Pyrzycach z folklorem. Natomiast my jako Szczecin trochę ubodzy jesteśmy i przewspaniałych gościmy wykonawców, artystów. Natomiast mamy tak przepiękne warunki, jak właśnie przepiękna scena na Zamku Szczecińskim. Dlatego jeśli Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie zgłosił się do nas, że chciałby takie piękne wydarzenie u nas przedstawić, z wielkimi ramionami przyjęliśmy. I pewnie Szczecinianie nie zawiodą. Pierwszy festiwal, musimy wesprzeć tak zespoły, myślę, które przyjeżdżają do nas. Tak. Tym bardziej, że przed nami remont zamku. Zamek będzie działał, będziemy mogli odwiedzać zamek i brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, natomiast już w ograniczonym zakresie, na rok. Na rok zamykamy, chcemy zamek odbudować, ponieważ niestety już lata robią swoje. Oczywiście w okrojonych wydarzeniach artystycznych, niemniej jednak wystawy, koncerty będą odbywać się na zamku. Dziękuję serdecznie, dziękuję pięknie. Mamy jeszcze... Ach, jeszcze przepraszam, zapomniałabym rzeczywiście. Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na piątkowe wydarzenie, czyli na ten projekt poświęcony pamięci i twórczości Marka Grechuty. Proszę Państwa, pytanie brzmi, to jest konkurs, dwie wejściówki na tęże, a pytanie brzmi, w jakim zespole grał Marek Grechuta? Na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym naszej telewizji, czyli galaktyka@pomerania.tv. Ja w tej chwili żegnam się z Państwem. Dziękuję jeszcze raz serdecznie Pani Danuto za wizytę, za rozmowę. Proszę Państwa, to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Żegnam się z Państwem. Widzimy się ponownie
w środę o godzinie 17. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.